Dzień dobry, dziś moim gościem jest mecenas poseł Roman Giertych. Dzień dobry, panie pośle, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie pośle, od Suwarta, jeśli pan pozwoli, zacznę. Czy wie pan, kim był Suwart? Wiem o jednym nazwisku, które na pewno był Suwartem, ale też wiem, że Suwartów było kilku. Czy To znaczy, kilkudziesięciu? tego nie wiem i jak liczna była to grupa, ale wiem o jednym nazwisku, to był ekspert Funduszu Sprawiedliwości, mąż dyrektorki jednego z departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości. Czyli mówi pan, że sprzedawali wirtualnej Polsce gotowce, tak? No, pisał artykuły czy wywiady Wie i pan, nawet powiem ironicznie, że w dobie finansowego kryzysu mediów to jest dobre. Zamiast wydawać na dziennikarzy, bierzemy gotowce i jeszcze zabierzemy za to kasę. no, można to tak do tego podejść. Ja podchodzę do tego bardziej prawnie. Dla mnie mamy do czynienia z podejrzeniem, oczywiście nie przesądzając niczego, ale podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcji, która polegałaby na tym, że korzyści osobiste dla polityków w postaci reklamy dla poszczególnych osób, a zaraz panu powiem jeszcze, jakie mamy badanie, jeżeli chodzi o poszczególne osoby, jak to badało Ministerstwo Sprawiedliwości, w razie korzyści osobiste dla poszczególnych osób, to była ta forma korupcji, bo korupcją może być nie tylko pieniądz, czyli tym sposobem płacenia urzędnikom może być nie tylko pieniądz, ale korzyść osobista, tak zwana. To jest szeroko rozumiane. Od usług seksualnych po właśnie tego typu korzyści. A to niech pan powie, korupcję pan zarzuca wirtualnej Polsce czy Solidarnej Polsce? Ja nie zarzucam, bo ja nie jestem od zarzucania, tego jest prokurator. Ja uważam, że powinno być zbadane, czy my mamy do czynienia z takim modelem, który tutaj kreślę, czyli że urzędnikom Ministerstwa Sprawiedliwości była dostarczana łapówka w postaci korzyści osobistej polegającej na reklamie poszczególnych osób w ramach procesu wyborczego, osób, które zarządzały tym funduszem bądź były powiązane z tym funduszem. I ta korzyść była płacona za to, czyli zlecana za to, aby ci urzędnicy podejmowali decyzje o przelewach na reklamy w danym medium. Taki model przestępstwa zakreśliłem w interpelacji do pana prokuratora generalnego i będę oczekiwał, że prokuratura ten model zbada pod kątem właśnie artykułu 229 kodeksu karnego. Wczoraj medialny chór natychmiast zakrzyknął, że to wszystko jest histeria, że sprawa Suwarta została wyjaśniona, cytuję, 1782 razy, więc to jest kotlet zupełnie nieświeży, odgrzewany i stary. No, informacje, które ja podałem odnośnie umów, które zawarł wydawca Wirtualnej Polski z Funduszem Sprawiedliwości, to nie jest żaden kotlet odgrzewany. To była chyba w przestrzeni publicznej pierwsza informacja na ten temat konkretna. Mówimy o 10 milionach złotych, które tylko w roku 2019 zostały z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z tego funduszu, który miał iść na zupełnie inne cele niż reklamowanie polityków Solidarnej Polski, na cele pomocy ofiarom przestępstw, ofiarom gwałtów, na cele pomocy psychologicznej, pomoc postpenitencjarna była w ramach tego. To wszystko miało służyć określonym ludziom, a nie wydawcom gazet. Tymczasem tylko w roku 2019 mamy taki model, że ponad 3% całego Funduszu Sprawiedliwości idzie na reklamę w Wirtualnej Polsce. Następnie, to jest kolejna rzecz, której jeszcze wówczas, jak miałem tę interpelację pisać, to jeszcze jej nie wiedziałem, że w Ministerstwie Sprawiedliwości robiono badanie Wirtualnej Polski pod kątem tego, w jaki sposób promowała poszczególne osoby.
z, mam tu cały wykaz tych, tych osób. Niech pan rzuci paroma nazwiskami. Żeby... Badano, czy, jaki był stosunek wirtualnej Polski do pana ministra Ziobry, do pana ministra Romanowskiego, do pana ministra Wosia, do pana ministra Warchoła, do pana ministra Kalety, do pana ministra Jaki, nie, niech pan dokończy, nawet do pana Goska. Chciałem powiedzieć, że nie przez przypadek zaczyna pan pytanie od słowa Jaki. Tak, no pan Jaki też był oczywiście, czyli w Ministerstwie Sprawiedliwości, na polecenie ministra sprawiedliwości, czy też jego zastępcy, urzędnicy badali, jak wirtualna Polska oceniała te osoby, czy oceniała i w jakich latach, negatywnie, pozytywnie, czy neutralnie. Rozumiem, że było to pod kątem tego, czy zlecenie zostało zrealizowane prawidłowo, czy też nie. No to jest dowód bezpośredni tak naprawdę na to, jaki był cel zlecenia tych środków. I ja to opublikowałem pierwszą stronę tego dokumentu. Wie pan, że właśnie nikt, ale to nikt z mediów tego nie skomentował. Jak pan myśli, dlaczego? Wie pan, to jest jednak zdumiewające, że przekazana informacja o tym, iż Ministerstwo Sprawiedliwości badało portal Wirtualna Polska pod kątem tego, jak promowali pana Goska na przykład, w kontekście wydatków Funduszu Sprawiedliwości na reklamy w Wirtualnej Polsce. Ja podaję pierwszą stronę tego dokumentu. Nikt się nie zainteresował. Ile ten dokument ma stron? 18. A ma pan tam jeszcze jakieś rewelacje w środku? Czy to jest... No nie, no badanie po prostu, tak jakby pan się bada, zleca pan usługę i potem pan bada, czy ona została zrealizowana. Ale to nie jest badanie pod kątem tego, czy Fundusz Sprawiedliwości był dobrze rozreklamowany w wirtualnej Polsce i czy dotarł do ewentualnych ofiar przestępstw z informacją, że taki fundusz jest, tylko badanie jest pod kątem, czy pan Gosek, czy pan Jaki, czy pan Woś, czy pan Warchu, czy pan Romanowski, czy pan Ziobro byli negatywnie, pozytywnie, czy neutralnie prezentowani w artykułach w ogóle wirtualnej Polski. Czyli, bo tam zanalizowano 600 artykułów, które miały jakiś kontekst emocjonalny, nie były tylko relacyjnymi. W związku z czym badano tak naprawdę, jak zachowuje się portal po tych reklamach, które mi... Dobra, to niech pan powie, jak pan tłumaczy ten brak zainteresowania, plus komentarze pod tytułem wszystko wyjaśnione, nie ma o czym gadać. No, wie pan, komentarze wszystko wyjaśnione, nie ma o czym gadać w kontekście tego, że no, mamy tutaj ewidentnie do czynienia z możliwością popełnienia przestępstwa, które musi być zbadane. I z pewnością to przestępstwo się nie przedawniło. W związku z czym badanie, o którym mówią niektórzy, czyli badanie wewnętrzne wirtualnej Polski, nie może zamykać drogi do badania tego przez prokuraturę. To chyba każdy rozumie. Bo ten portal po prostu jest zainteresowany wynikiem tego swojego badania. Nie jest obiektywny, nadto nie jest prokuraturą. Z pana wiedzy wynika, że ten proceder to był ograniczony do wirtualnej Polski i zbiorowego prawdopodobnie Suwarta, czy dotyczyło to też innych mediów, innych redakcji? Wiadomo coś? Wiadomo, mam listę tych przelewów w roku 2019 do różnych redakcji. Natomiast nie mam informacji na temat, no może nie mam pełnych informacji, takich jak mamy odnośnie wirtualnej Polski. Tak więc ja nie chcę formułować żadnych... Tak, ale pan mówi o redakcjach, więc mówi pan... Jeszcze jedno słowo do wirtualnej Polski. W tym badaniu, o którym mówiłem, zauważa zleceniodawca, że w roku 2020-2021 wirtualna Polska się pogorszyła z punktu widzenia oczywiście
Solidarnej Polski i Ministerstwa Sprawiedliwości. I to uczciwie przyznaję, że te badanie, które zrobiło Ministerstwo Sprawiedliwości, wykazało, że na przykład opinie o panu Gosku, panu Jakim, stopniowo stają się coraz bardziej negatywne. Powiedział, że ma pan informacje o przelewach do innych redakcji. 2, 3, 17 ilu? Około 70. 70 redakcji? Tak, ale to nie tylko centralnych, ale też regionalnych. I to daje jaką sumę pieniędzy? Ja nie podliczałem tego, ale muszę to zrobić, to prawda. Myślę, że to było gdzieś 20-30% Funduszu Sprawiedliwości. Z tego, co pan mówi, mamy do czynienia z wybitnie rozpowszechnionym procederem, układem między władzą a częścią mediów i kupowania sobie dobrego PR-u po prostu za pieniądze podatnika, które miało być przeznaczone na coś zupełnie innego. Dobrze to czytam? Tak, tym, że tutaj jakby celem, to widać bardzo wyraźnie, jest moim zdaniem promowanie określonej części tej władzy. To znaczy grupy suwerennej czy Solidarnej Polski. Taki jest. Był to fundusz partyjny de facto, tak? Takich test nie chcę stawiać, natomiast z tego co obrazu całego wynika, że dbano przede wszystkim o dobry wizerunek posłów Suwerennej Polski i Ministerstwa Sprawiedliwości i samego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. A kiedy chciałby pan ujawnić nazwy redakcji i sumy? No bo wydaje mi się, że to jest fundamentalne dla jakiejś elementarnej przejrzystości życia publicznego i jakości demokracji w Polsce. Myślę, że to będzie jawne. To nie jest przecież żadna tajemnica, panie redaktorze, dlatego że to są pieniądze publiczne, płacone z funduszu, który ma charakter publiczny. W związku z czym wiedza o tym, komu ten fundusz wypłacał określone środki finansowe, jest wiedzą, która powinna być dostępna dla każdego. Ja nie widzę w tym najmniejszej tajemnicy handlowej. Ja nie kwestionuję zasadności, tylko pytam o timing. Kiedy może to nastąpić w praktyce? Myślę, że może nastąpić wkrótce, tak bym powiedział. Natomiast zdecydowałem się ujawnić te informacje dotyczące Wirtualnej Polski. Po pierwsze z tego powodu, że wydawca Wirtualnej Polski zdecydował się na kroki prawne przeciwko pani redaktor Elizie Michalik w kontekście jej pytań co do pana Krzysztofa Suwarta, co uznałem za wysoce bezczelne stanowisko ze strony wydawcy w tej sytuacji prawnej. I wszystkim tym, którzy mówią, że sprawa jest wyjaśniona, chciałem zapytać, to kim był Suwart? Jeżeli jest wyjaśniona, to kim był Krzysztof Suwart? Kto podpisywał artykuły chwalące Ziobrę i innych w Wirtualnej Polsce i dlaczego to robił przede wszystkim? Dlaczego redakcja godziła się na sytuację, w której urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości pisali artykuły, wysyłali do redakcji i były publikowane tak, jakby były redakcyjnymi? Z takim przeświadczeniem. Pan wie dlaczego, za kasę. Z przeświadczeniem, że ludzie, którzy czytają te artykuły, wierzą, że mamy do czynienia z niezależnym dziennikarstwem, który promuje jakieś treści. Ja to, pan redaktor postawił przyczynę. No jest dosyć, bym powiedział, logiczne rozumowanie. Skoro mamy środki finansowe na fundusz reklamowy płacone w tak dużych kwotach, to należy się domyślać, że w tej sytuacji publikacja tego typu materiałów, bym powiedział, zupełnie niestandardowa, jest po prostu transakcją wiązaną. Natomiast to musi wyjaśnić prokurator, musi znaleźć na to dowody. Z tego co wiem, to jeden dowód bezpośredni jest bardzo mocny w tej sprawie, bo jest jeden świadek, który po prostu wprost o tym mówi. W związku z czym myślę, że
zwracam się tutaj do wydawców Wirtualnej Polski, naprawdę jest czas, żeby tę sprawę publicznie położyć przed oczyma czytelników, albowiem ta sprawa po prostu musi być wyjaśniona. Ona będzie wyjaśniona przez organy państwa, natomiast z punktu widzenia również właścicieli Wirtualnej Polski i wszystkich użytkowników tego cenionego przecież portalu, bo ja korzystam sam z tego portalu i myślę, że wiele jest takich osób w Polsce, którzy oczekują na to, żeby tę sprawę wyjaśnić do końca, jak to było i ukarać ewentualnie osoby, które są za to odpowiedzialne, bo przecież to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Jeżeli państwo płaci w reklamie i oczekuje, żeby reklamować pana jakiego Goska czy innych wybitnych tuzów politycznych suwerennej Polski za pieniądze publiczne, za pieniądze, które miały być przeznaczone na najbiedniejszych z biednych, czyli ofiar przestępstw, to większej podłości tak naprawdę w relacjach media-urząd nie może być. Czy to jest, panie pośle, materiał, którym mogłaby się albo powinna się zająć komisja sejmowa, której pan przewodniczy, postrzegana dość powszechnie jako komisja do spraw depisizacji? Mówi pan o zespole do spraw rozliczenia PiS-u. Tak, myślę, że to jest temat. To jest temat i bardzo poważnie rozważam posiedzenie w tej sprawie. Natomiast jeszcze w tej chwili trwa analiza tych wszystkich dokumentów, bo one spływają do mnie w gigantycznych ilościach dotyczących, wie pan, sygnalistów jest wielu w tej chwili i jestem zadowolony, że ten mój apel do tylu ludzi, którzy mogliby coś powiedzieć o PiS-ie, przekroczył moje najbardziej optymistyczne z punktu widzenia dobra publicznego, a pesymistyczne z punktu widzenia ogromu pracy, oczekiwania. W tej chwili w mojej kancelarii pracujemy nad kilkunastoma sygnalistami z różnych obszarów życia państwowego i to są osoby, które były bardzo wysoko postawione. I w związku z czym ta wiedza rośnie i dalej będziemy w stanie to przerobić, opracować, przeczytać, czasem odsłuchać. Tym będziemy mądrzejsi i te spotkania będą miały charakter bardziej precyzyjny. Ja jestem przeciwnikiem takiej zasady, że najpierw robi się, tak jak na jednej z komisji wezwano pana Jarosława Kaczyńskiego, bez w moim przekonaniu zrobienia tej takiej roboty wstępnej, gdzie trzeba po prostu dojść do pewnych ustaleń. W tej chwili te ustalenia są robione, później są przekazywane do prokuratury, a następnie mogą być dopiero weryfikowane w ramach publicznych informacji, bo tak naprawdę też rolą tego zespołu do spraw rozliczeń jest informowanie opinii publicznej, jak przebiega cały proces rozliczenia PiS-u. Panie pośle, w ostatnich dniach pan nagrał takie swoiste exposé. Był to de facto apel do społeczeństwa o cierpliwość, do tego społeczeństwa, które oczekuje rozliczeń, postępowań, zarzutów, może w jakiejś perspektywie wyroków. Pomyślałem sobie, że jeśli tak zdecydował się pan na to swoiste exposé, to zapewne w poczuciu albo ze względu na wiedzę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem dramatycznie szybko rosnącej niecierpliwości społeczeństwa, że to wszystko jest za mało, za późno i za wolno. Tak, tylko że pamiętajmy o jednej rzeczy. Ludzie patrzą z perspektywy wyboru 15 października, gdzie nastąpił ten akt wyborczy, który przekreślił PiS. Ale rząd powstał 13 grudnia, a prokuraturę tak naprawdę rząd przejął w lutym, czyli 2 miesiące temu. I to przejął w takiej formule ciągle się tak naprawdę narastającej, bo pewne nominacje na przykład w Warszawie to miały miejsce tydzień temu. To jest jeden element. Drugi element to jest taki, że
prokuratura zrobiła bardzo ważny krok, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Przeszukała kilkanaście miejsc, zatrzymała te osoby, którym już można było postawić zarzuty i osiągnęła sukces w sądzie, gdyż sąd uznał uprawdopodobnienie popełnienia czynów zabronionych przez te osoby. Ale w tej chwili stoi prokuratura przed trudniejszym etapem, przed trudniejszą próbą, mianowicie sformułowaniem wniosków o uchylenie immunitetu. W systemie polskiego parlamentu taki wniosek de facto jest aktem oskarżenia. Dlatego, że w momencie, w którym Sejm czy Senat uchyla immunitet parlamentarny, to każda zmiana zarzutu wymaga kolejnego uchylenia. W związku z czym to musi być dopracowane i na dodatek musi być uzasadnione. Czy pan jest generalnie usatysfakcjonowany tempem działań prokuratury, czy rozczarowany? Znaczy, ja się niczego innego nie spodziewam. Nie może być szybciej? No, panie rektorze, to jest tak jak oczekiwanie, bo taki akt oskarżenia to jest tak jak doktorat. To jest tak, by ktoś oczekiwał, że w ciągu 3 tygodni, a tu mówimy o 3 tygodniach. W kolegium humanum to na luzie. No tak, ale my tu mówimy o normalnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, czyli że oceną tego będzie się zajmował raz Sejm, dwa sąd później. Bo jeżeli będą wnioski o środki zapobiegawcze, to za chwilę będziemy mieli sąd, który będzie to oceniał. Czytaj, trzeba strzelać celnie i precyzyjnie. Znaczy, to musi być perfekcyjnie, profesjonalnie przygotowane. I jestem przekonany, że ten zespół, który pracuje pod kierownictwem bardzo doświadczony prokurator, będzie to robił po prostu krok po kroku z profesjonalizmem i precyzją. I tego typu dokumentów nie można napisać w 100 osób. To muszą pisać wąskie grupy i takiego doktoratu przez 2 tygodnie się po prostu nie da zrobić. Ja myślę, że jeżeli prokuratura w maju zrobi wnioski o uchylenie immunitetów, to będzie naprawdę odpowiadało skali tego zadania i może jakoś się z tymi oczekiwaniami społecznymi zmierzy. No bo oczywiście do mnie też docierają głosy zniecierpliwienia. Dlaczego oni jeszcze nie siedzą? Codziennie pokazywane są afery. Kradną w Orlenie, kradną tu, kradną tam. NCBiR, Fundusz Sprawiedliwości, kolejny Wille Plus i tak dalej, i tak dalej. A nikt nie siedzi. Tylko że co innego jest wiedzieć coś medialnie i napisać artykuł nawet na podstawie prawdziwych, a co innego zgromadzić materiał dowodowy, który pozwala komuś postawić zarzuty, zastosować środek zapobiegawczy. To jest już obronią w sądzie. A po drugiej stronie pamiętajmy, będą moi koledzy z różnych kancelarii, to pewnie najlepszych, którzy będą szukali dziury w całym, prawda? W związku z czym to musi być naprawdę dobrze zrobione i jestem przekonany, że to idzie wolno, ale nie może iść szybko. W pewien sposób właśnie, to rzeczy się pytanie, nie da zrobić. Panie pośle, bo niektórzy w internecie nawet czucie, to toczy się pewna debata. Ludzie piszą, ja to jestem ze szkoły Giertycha, że powinno się szybciej i ostrzej, a na co inni odpowiadają, a mi bardziej pasuje linia o Bodnara, czyli bardziej metodycznie, na spokojnie, mniej radykalizmu i więcej ostrożności. Są dwie szkoły, czy nie ma? Nie, nie ma dwóch szkół. Mi się wydaje, że tutaj akurat z panem ministrem Bodnarem mamy wspólne zdanie w tej sprawie. Ja jestem w rozmowach z panem ministrem zwolennikiem tego, żeby iść wolniej, a on jest bardziej zniecierpliwiony, powiem panu szczerze, z tego powodu, że może to wynika z praktyki, bo pan profesor Bodnar jest bardziej naukowcem, a ja od 25 lat praktykuję prawo i wiem, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Wie pan, ja pozwy cywilne niektóre pisaliśmy rok i woziliśmy ciężarówkami. Pewne dokumenty, pewne sprawy wymagają po prostu bardzo merytorycznej roboty, bo po drugiej stronie siedzi niezależny sędzia, który będzie chciał znaleźć jakąś lukę w rozumowaniu, będzie chciał znaleźć miejsce, gdzieby zauważyć, że coś zostało zrobione nie tak. Panie, więc...
Panie pośle, ja rozumiem, że możemy powiedzieć, że cała ta depisizacja w wymiarze rozliczeń i w wymiarze prokuratorskim to jest operacja na wiele lat, tak? Myślę, że jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to mówimy o tygodniach. Oczywiście, jeżeli chodzi o wyroki, to lata. Nie ma w ogóle dyskusji. Sprawa jest tak wielowątkowa i tak wymagająca tak ogromnej analizy, takiej liczby dokumentów, że z pewnością mówimy tutaj o latach. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski o uchylenie immunitetu, czy też ewentualne wnioski aresztowe, to myślę, że tutaj jesteśmy blisko decyzji, tak sądzę. Patrząc jak idzie ta kwestia zbierania dowodów. W następnej kolejności moim zdaniem będzie NCBiR, dlatego że tutaj pojawiły się też światełka, bym powiedział, które oświecają ten proces. No i kolejne rzeczy, które przychodzą, które będą analizowane. Pamiętajcie Państwo też, że to, że zostało zmienione kierownictwo prokuratury, nie oznacza, że od razu cała struktura jest, można powiedzieć, bezpieczna pod kątem prowadzenia tego typu postępowań. To musi być prowadzone bardzo ostrożnie, z bardzo wyselekcjonowaną grupą prokuratorów, albowiem no, tych prokuratorów, których potworzył PiS, jest bardzo dużo i oni ciągle zajmują wiele bardzo eksponowanych stanowisk z tego powodu, że przez 8 lat PiS wyrzucił bardzo dużą część dobrych prokuratorów i ich po prostu wypchnął z zawodu. Tak więc to będzie wszystko trwało, ale ja, panie redaktorze, mam taki charakter niecierpliwy i bardzo państwa proszę o to, żeby zachować troszeczkę cierpliwości ze względu na to, że w moim przekonaniu, a wiem o czym mówię, wiem jak to wszystko przebiega, sprawy idą ani nie za szybko, ani nie za wolno. Idą tak, jak powinny iść. Przynajmniej na tym etapie. I też nikt chyba nie chce, to już mówię do tych najbardziej takich zagorzałych, żeby wyroki prawomocne w tego typu sprawach zapadały jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy. Ja na przykład obawiam się o sprawę, którą sam złożyłem zawiadomienie na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dostaną jutro, zdaje się, zarzuty. No, obawiam się, czy ta sprawa nie idzie trochę za szybko, bo jeżeli się okaże, że wyrok prawomocny zapadnie przed sierpniem przyszłego roku, no to mogą zostać znowu uniewinnieni, ułaskawieni, co no będzie znowu kpiną sprawa. Dlatego to wszystko, mi się wydaje, na razie idzie zgodnie z planem, zgodnie z oczekiwaniami, a nawet szybciej, dlatego że nikt się nie spodziewał, że tylu sygnalistów przyjdzie, a z punktu widzenia procesu karnego, jeżeli mamy osoby, które nam pomagają jakby zrozumieć procedurę przestępczą, to jest przyspieszenie, myślę, o 2-3 lata. Tak naprawdę. Taka jedna osoba przyspiesza postępowanie o 2-3 lata. Realnie. Panie pośle, serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, bardzo miłego popołudnia. Dzięki, do widzenia. Pozdrawiam.